zanurzycie w wodzie, włożycie do wody, czy ona będzie, jeszcze nie robimy niczego, czy ona będzie pływała, czy utonie? Uwaga! Mateusz, skup się. No proszę, Marta. Zatonie. A możesz mi powiedzieć? Zatonie. Zobaczymy. Proszę, delikatnie wkładamy pompę do naszego basenu. Możecie sobie przesunąć. Tak, żeby wam... Ale nie się. No i co? Czy wszystkie kulki zatonęły? Tak. Widzicie? To teraz wyjmijcie jeszcze te kulki. Teraz, jak prawdziwi naukowcy, spróbujcie pomyśleć, zrobić z tymi kulkami z plasteliny coś takiego, żeby one nie zatonęły. Spróbujcie. Oczywiście rękoma możecie manipulować. Rękami, proszę bardzo. Próbujcie. Możecie badać, wyjmować. Czy wam się uda zrobić coś takiego, żeby kulka nie zatonęła? Bartek, proponuję ci, żebyś się do nich przesunął. Będziesz miał lepszy do... Klaudia, unieś krzesełko do góry, dobrze? Proszę. Próbujcie. No ludzie, wkładajcie, wyjmujcie. Proszę, robić jakieś rzeczy, tak? Jak ktoś wam się uda, osiągnie sukces, to proszę podnieść rękę w górę albo powiedzieć mi. Uwaga, 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 no. A czemu wkładasz, czemu to wkładasz, powiedz mi? Czemu włożyłaś serwetkę? Pani nie mówiła, żeby ręcznik papierowy wkładać do wody, tylko kulkę. Nie twoje. Podejdź tam do niej. Mam do niej. No trudne, tak? Eksperymenty nigdy nie są łatwe. No, ale macie dwie ręce wygodać. Amelia, możesz się do mnie przesunąć. Zobaczcie. Dalej, potem się bliżej. A czemu? Nie, nie wiem. Są całą plasteliną. Prawda? I to już. Mój mózg jest pełny. Uwaga! Komu się uda? No, no. I co? Zobaczymy zaraz. Proszę, proszę, Mateusz, już prawie, tak? Ja też prawie wychodzi. Ale słuchaj, używaj całej tej. No, ja prawie. No. Nie wycieraj się, to sobie nie lecę. Moje pływa już. Proszę pani. Patryk. Proszę pani. Masz. O, uwaga.